Dzisiaj filmik z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, co robi Alex. Także zajmujemy się remontami. Dzisiaj pokażę Wam jeden remont, który kończymy jutro. To jest, był dom dwupokojowy z dwoma reception room, z dwoma salonami. I tutaj była osobna kuchnia. Myśmy to przerobili na czteropokojowy dom na wynajem na pokoje HMO. Także tutaj jest taka będzie bardzo fajna wspólna część living. Miejsce na stół, sofa. Nagram też pewnie coś jutro. Pokażę Wam, jak wygląda końcowy efekt. Też taką bardzo fajną kuchnię mamy. Klient pozwolił mi trochę więcej takich elementów designerskich wprowadzić. Także można, zrobiliśmy całkiem fajną kuchnię. Wszędzie są podłogi drewniane. Akurat jest ekipa sprzątająca. Korytarz szybko pokażę Wam. Tutaj będzie pokój. Tutaj razem z meblami wszystko wyposażamy w pełni cały dom. I ten pokój ma własną łazienkę. Też w bardzo fajnym, wysokim standardzie wszystko wykończone. I tak, i u góry są kolejne trzy pokoje. Mówię, jeszcze ostatnie wykończenia. Tutaj była wcześniej łazienka. I to bardzo duża łazienka. I to przerobiliśmy na pokój. I w związku z tym przenieśliśmy pozycję łazienki na drugą stronę domu. Tutaj był bardzo duży pokój. To zostało podzielone na dwie części. Jest naprawdę w fajnym rozmiarze wspólna łazienka dla trzech pokoi. Tu kolejny duży pokój. Tutaj moje chłopaki naprawdę bardzo w fajnym standardzie wszystko wykończyli. Też tak, takie oczekiwanie miał tutaj klient, chciał, to jest w Warrington i chciał mieć najlepsze HMO w całym Warrington. Także tutaj mogłam wybrać lepsze meble, będę dużo takich elementów dekoracyjnych wprowadzać też do pomieszczeń, żeby to wszystko bardzo fajnie wyglądało. Tak jak mówię, wrzucę kolejny filmik już jakby z efektu końcowego. Tu jest pokój, ostatni pokój tutaj. To był taki naprawdę bardzo nie najlepiej wyglądający dom. Wszędzie tapety, wszystko było do wymiany, wszystko do wyplastrowania. Nowe ogrzewanie, nowa elektryka. I po prostu transformacja jest ogromna. No to tyle na dzisiaj z projektu z Warrington. I będę na pewno coś dawała kolejnego już niedługo.